witamy Państwa już za pół godziny. Bramy stadionu otworzą się. Pojawią się tutaj kibice i zobaczą po raz pierwszy galerię legend Pogoni Szczecin. Jest mi niezwykle miło powitać przede wszystkim legendy Pogoni Szczecin. Serdecznie witamy wszystkich, którzy przyjechali. Jest z nami wiceprezydent Szczecina, pan Marcin Biskupski. Bardzo mi miło, że mogę uczestniczyć tutaj w tym wydarzeniu. To jest na pewno fajny moment, taki wstęp do tego, co będzie się działo już niedługo, kiedy w ramach realizacji projektu ze szczecińskiego budżetu obywatelskiego będziemy wspólnie realizować muzeum. Nowoczesna technologia, która za pomocą robota nanosi tusz na ścianę, a następnie chwilę później utwardza ten tusz lampami UV. Wszystkie grafiki zostały wykonane metodą rysunku cyfrowego przy pomocy tabletu graficznego na podstawie archiwalnych zdjęć zawodników. Największym wyzwaniem przy tym projekcie była jakość samych zdjęć, no bo niektóre mają już swoje lata. I nie widać na nich wszystkich szczegółów tak ważnych dla oddania podobieństwa. Chciałam również podziękować za zaufanie przy realizacji tego zadania i możliwość pozostawienia śladu po sobie na murach tego stadionu. Dziękuję. Chcę, żebyście mieli wszyscy świadomość, jak tu jesteście, że to będzie najtrudniejszy mecz, który graliśmy w tym sezonie u siebie. Wszyscy o tym muszą myśleć od początku. A ty kiedy palec on do beginy? Dawaj się! Dawaj! Dawaj! Panowie, od pierwszej do ostatniej minuty ogień! From the first minute to the last on fire! Jedziemy! Wiera! Jedno! Bojo! Thank you.
innego będzie. Czekamy jeszcze na sesję. Thank you.
It's nice even to getting older with you. Thank you for that. Thank you for that. And thank you for the best gift you could give to me today. Thank you. Woda! My love has got no fear. He's got his jewelry. My love has got no more.